Mam na imię Ania, przez całe życie mieszkam w Nowej Hucie i dopiero niedawno udało mi się odkryć takie miejsce jak Górka Kościelnicka. Zadziwiające jest to, że mimo tego, że jesteśmy tak daleko od Placu Centralnego, to dalej jest huta. Najbardziej w tym miejscu zdecydowanie zaskoczyło mnie Las Krzyży. Nie spodziewałam się takiego widoku i nie spodziewałam się takiej ilości tych krzyży. Modrzewowy kościół pochodzi już z XVII wieku, ale wzmianki o miejscowości aż z XIV. Znajduje się tam również cmentarz z I wojny światowej. Urok Nowej Huty jest nie tylko w placu centralnym i w części, która wszystkim jest bardzo dobrze znana, ale również w tych małych, urokliwych miejscach jak Górka Kościelnicka. Jest to częścią też historii i kultury Nowej Huty, takie miejsca, i one je też tworzą. I na takim małym obszarze możemy znaleźć tyle ciekawych rzeczy. Te krzyże, ten wąwóz lesowy, kościół. No niesamowite wrażenie robi to miejsce i myślę, że na pewno do niego wrócę i uświadomię swoich bliskich, że coś takiego jest, i to w Nowej Hucie. Za chwileczkę rozdam worki, już teraz, także myślę, że worku wystarczy dla wszystkich, ale weźmy po tym jednym worku na dwie osoby, będzie raźniej do jednego zbierać. Proszę nie zbierać żadnych butelek rozwalonych, szkła rozbitego, żeby się nie pokaleczyć. Najważniejsze jest nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Bardzo dziękuję wszystkim, że dotarliście z zamiarem posprzątania trochę tej naszej wspólnej rzeki Nowohuckiej Dłubni. Mam na imię Hania, jestem z Mistrzejowic i przyszłam tutaj z moim chłopakiem Michałem. Warto dbać o takie też naturalne środowisko i czasem coś sprzątnąć. Więc razem z moim chłopakiem, z którym prowadzimy bloga podróżniczego, postanowiliśmy też włączyć się we wszystkie takie lokalne inicjatywy. Tato! Daj, rzucaj. Mamy tak. Dawaj. Masz kapcie. Ale ja się nie mogę. Mogę wrócić? To mi się palec zapląda.
go na górę. Żeby to szanowali, bo jedni zbierają, a drudzy przyjdą na papijawę i tu niszczą brudą. No ale to prawda? Trzeba wychowywać od małego. Tak, umyła się. Od dzieciństwa.